No myślę, że wszyscy czekamy na takie mecze i po to się trenuje, po to się pracuje, po to my wszyscy, wszyscy czekamy na takie mecze. Ja osobiście się nie mogę doczekać już tych spotkań, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że siła rażenia przeciwnika będzie bardzo duża i na zagrywce i w ataku. Siła ofensywna naprawdę jest taka, że w Polsce, nie wiem czy Może Skra dysponujemy podobną siłą ofensywną, natomiast tam jest 5 ludzi, którzy zagrywają z wyskoku. Zresztą jak analizowaliśmy mecze Superligi, bardzo mało drużyn zagrywa flota i praktycznie tam jest walka cios za cios, cios za cios. Wielokrotnie jakaś tam miękka gra na siatce, czyli tipy, kompletnie zaskakują tam zawodników, dlatego że to nie jest na porządku dziennym. U nas w lidze, jak gramy jakieś takie mecze, powiedzmy na styku, to czy Jochen, czy nawet zawodnicy z Bełchatowa ostatnio, jest sporo tej takiej gry przemyślanej, że złej piłki się nie atakuje, tylko albo się nabija na blok, albo umiejętnie tipuje na drugą stronę. W lidze rosyjskiej nie ma czegoś takiego. Tam jest po prostu uderzenie przez blok. Siłowe uderzenie przez blok, wykorzystujące jak najwyższy pułap zawodnika. No i tak jest trochę w Nowosybirsku, bo Kamecho to jest zawodnik, który w ostatnich 8 meczach był łapany chyba 5 razy blokiem. I to jest facet, który po prostu bije na takim piętrze, gdzie niewielu zawodników tak naprawdę może go dotknąć. I nawet w meczach z Jastrzębiem, no to gdzie tam blokował Michał Masny czy Łasko, to tam piłki po prostu były górą atakowane. No i to jest, myślę, takie nasze największe zmartwienie, co zrobić z tym Kamecho, jak tutaj starać się go gdzieś tam zniwelować. Drugie zmartwienie to jest atakujący Zemczeno, który jest bardzo mało znany w Polsce, natomiast to jest naprawdę świetny leworęczny atakujący, ma bardzo dobrą zagrywkę i w każdym meczu punktuje naprawdę no tak pokaźnie. Oprócz tego Wolwich Abrusimow, dwóch świetnych środkowych rosyjskich, do tego jest David Lee, który akurat gra najmniej w tym momencie, ale to jest też świetny zawodnik. Można powiedzieć, że takim jedynym technicznym zawodnikiem jest Divisz, który rzeczywiście potrafi sobie nabić na blok, potrafi wykorzystać ręce gdzieś tam w bloku, jakąś tam nieszczelność w bloku, potrafi zmienić kierunek, uderzyć przez bark. No i to jest chyba taki najbardziej, znaczy z tych wszystkich zawodników Nowosybirska to jest zawodnik, który ma najbardziej urozmaicony atak. No niemniej jednak każdy, kto grał w Nowosybirsku, przegrywał bardzo gładko i bardzo szybko. Tydzień temu grali mecz z Krasnodarem i to był jedyny mecz przez ostatnie 2 miesiące, gdzie jakakolwiek drużyna przyjechała do Nowosybirska i się postawiła rzeczywiście. I tam Krasnodar prowadził 2-1, bardzo dobrze grał Sztokr, ale mimo to przegrali. Także zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo trudny teren i chcielibyśmy wywieźć jak najwięcej się da tak naprawdę. W końcowym rozrachunku może się okazać, że 2 sety mogą być bezcenne, ale oczywiście jedziemy ugrać jak najwięcej. Jeżeli da się wygrać, to będziemy walczyć o zwycięstwo. Natomiast, tak jak mówię, teren jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudny. Do tego dochodzi podróż, zmiana czasu. Myślę, że musimy do tego podejść z głową i troszeczkę umiejętnie podejść przeciwnika. Mamy coś, czego oni nie mają, czyli mamy flota. I jeżeli uda nam się tym flotem trafić, mamy i Rasela, i Piotra Nowakowskiego, i Perłę, no to możemy naprawdę bardzo dużo i myślę, że to będzie bardzo ważna rzecz. No, of course, Resovia. I'm sure that they will go to final. Dzisiaj na swojej hali już zagrywaliśmy zupełnie inaczej. Zagrywka zrobiła zdecydowanie